Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na naszym kanale w serii zatytułowanej Tajemnice Różańca Świętego, w podserii, w której to oto święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, do którego dzieł, myśli, duchowości odwołujemy się, uczy nas osobistej relacji z Marią przez m.in. praktykowanie nabożeństwa do jej niepokalanego serca i przez codzienny, byśmy powiedzieli, zwykły, ale niezwykły różaniec. Już wam wspominałem, że i pojawiły się w sklepiku mocsłabości.pl takie dwa ważne dzieła, właściwie nie dwa, ale cztery, pięć. Oczywiście traktat o prawdziwym nabożeństwie znacie, świętego Ludwika, on jest w sklepiku mocsłabości.pl, do niego też się będziemy odwoływać, ale również Miłość Mądrości Przedwiecznej, taki tomik, który zawiera też kilka innych pism, dzieł, do których, do jednego z nich nawiązaliśmy w ostatnim materiale i do których będziemy też nawiązywać, między innymi List do Przyjaciół Krzyża Świętego, no bardzo mocne w jednym tomiku przesłanie świętego Ludwika, zgromadzone w jego pięciu, zdaje się, dziełach, które są właśnie tutaj. Akurat tam mam przy sobie książkę, która jest no ładnie przygotowana do wysyłki. Natomiast dzisiaj, nawiązując właśnie do świętego Ludwika, będę się odwoływał, czy też odwołam się do jego dzieła zatytułowanego Miłość Mądrości Przedwiecznej. Zobaczcie, ile we współczesnym świecie jest kombinowania, ludzkiego kombinowania. Im człowiek bardziej kombinuje, tym jest chociażby mniej pokoju, a nawet i zwykłego spokoju w świecie. Im więcej kombinacji, czyli pomijania prawdy, tym większe nie tylko zagrożenie wojną, ale po prostu różnego rodzaju, że tak powiem, wojny lokalne. Święty Ludwik w rozdziale 7 Miłości Mądrości Przedwiecznej zapisuje takie oto słowa, rozdział zatytułowany Wybór prawdziwej mądrości. Bóg ma swoją mądrość i to jest jedyna i prawdziwa mądrość, którą powinno się kochać i której powinno się szukać tak wielkiego i w której powinno się szukać tak wielkiego skarbu. Jednak zepsuty świat także ma swoją mądrość i powinno się ją osądzić i znienawidzić jako złą i zgubną. Święty Ludwik żył na przełomie XVII i XVIII wieku. Już wtedy mówił, że dzieje się bardzo źle. Zaraz o tym święty Ludwik powie wprost, ponieważ zapisuje, opisując mądrość światową, takie słowa. Mądrość światowa jest tą, o której powiedziano perdam sapientiam sapientium, czyli to, co zapisał święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, czy też prorok Izajasz w 29 rozdziale. Wytracę mądrość mędrców według tego świata. O co chodzi? Mądrość ciała jest wroga Bogu. Ta mądrość nie pochodzi z nieba, lecz jest to mądrość ziemska, zmysłowa i uwaga szatańska. Ta mądrość świata to całkowita uległość wobec zasad i mód świata. To nieustanne dążenie do wielkości i uznania. To nieustanne i sekretne poszukiwanie jego przyjemności, jego korzyści, nie w sposób ordynarny i krzykliwy, nie, ale poprzez pełnienie jakiegoś gorszącego grzechu, ale w sposób wyrafinowany, zwodniczy i dyplomatyczny. Inaczej w oczach świata nie byłaby to żadna mądrość, ale rozwiązłość. Zobaczcie, że mądrość tego świata to tak naprawdę ukryte działanie szatana pod różnego rodzaju wyrafinowanymi, zwodniczymi, czasami dyplomatycznymi maskami, po których zdjęciu okazałoby się, że jest to ta mądrość jest zwykłą głupotą, czy też po prostu rozwiązłością, ponieważ mędrzec tego świata, zapisuje święty Ludwik w Mądrości Przedwiecznej, jest bowiem
człowiekiem, który umie dobrze dbać o swoje sprawy i obrócić wszystko na swoją korzyść doczesną, choć pozornie wcale nie chce tego czynić. Jest człowiekiem, który zna sztukę maskowania się i zręcznego zwodzenia tak, by nikt tego nie spostrzegł, który mówi lub robi jedno, a myśli drugie, któremu nie umknie nic ze światowych manier i uprzejmości, który potrafi dostosować się do wszystkiego, by osiągnąć swe cele, nie troszcząc się przy tym zbytnio o chwałę i sprawę Bożą. Zobaczcie, jak bardzo pasuje to do współczesnego świata, do nas, do mnie na przykład, do każdego z nas, nie? Nie pasuje do nas, grzeszników, to pasuje. Jest człowiekiem, który dokonuje potajemnej, ale śmiertelnej, uwaga, ugody z kim? Prawdy z kłamstwem, Ewangelii ze światem, cnoty z grzechem, Jezusa Chrystusa z Belialem, który chce uchodzić za uczciwego człowieka, ale nie za dewota, który z łatwością lekceważy, zatruwa albo oskarża wszelkie pobożne praktyki niepasujące do jego praktyk. Mędrzec życiowy wreszcie jest człowiekiem, który kierując się jedynie światłem zmysłów i ludzkiego rozumu, stara się tylko przybrać pozory chrześcijanina i uczciwego człowieka, nie wkładając wiele wysiłku w to, by podobać się Bogu, czy żałować przez pokutę za grzechy, jakie popełnił przeciw Jego majestatowi. Zobaczcie, że współczesny katolik czasami i aż do tak głębokiej w sercu obłudy jest posunięty i cynizmu, że odrzuca naukę Kościoła katolickiego, która bazuje przecież na tradycji, na całości tradycji, łącznie z Soborem Watykańskim II, która bazuje na Piśmie Świętym, jest tym, który czasami, zobaczcie, odrzuca papieża. To jest to, o czym mówi święty Ludwik. To jest zwykła głupota, szatańska głupota, ponieważ mówi tak. Nigdy jeszcze świat nie był tak zepsuty jak teraz. To pisze święty Ludwik, żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku. Zobaczcie, już wtedy pozwolił sobie na taką bardzo odważną tezę, że nigdy świat nie był tak zepsuty jak teraz. A nam się wydaje, że teraz jest tak bardzo świat zepsuty i nigdy wcześniej tak zepsuty nie był. No a się okazuje, że za czasów świętego Ludwika, i on to zapisuje wprost, nigdy świat nie był tak zepsuty jak teraz, czyli jak wtedy. Ponieważ nigdy nie był tak wyszukany, tak mądry na swój sposób, ani tak przebiegły. Tak zręcznie posługuje się prawdą, by podsunąć kłamstwo cnotą, by usprawiedliwić grzech, a nawet słowami Jezusa Chrystusa, by usprawiedliwić własne słowa, że najwięksi mędrcy Boży często dają się im zwieść. I pomijam tutaj kilka zdań, ponieważ do całości odsyłam was oczywiście do tych niezwykle ważnych dla naszej duchowości dzieł świętego Ludwika. One są dostępne w sklepiku mocsłabości.pl, czy też właśnie traktat, czy Miłość Mądrości Przedwiecznej oraz inne dzieła świętego Ludwika, który opisuje diabelską mądrość. I to jest, powiem wam szczerze, mocne. Diabelska mądrość to umiłowanie i poważanie zaszczytów. Tę właśnie mądrość wyznają mędrcy tego świata, gdy pragną choćby potajemnie zaszczytów, honorów, godności i wysokich urzędów, kiedy zabiegają o to, by ludzie ich widzieli, szanowali, chwalili i oklaskiwali, kiedy w ich studiach, pracy, walkach, w swoich słowach i czynach mają na względzie jedynie uznanie i pochwałę ludzi, by uchodzić za osoby pobożne, za ludzi uczonych, wielkich dowódców, mądrych prawodawców, za osoby niezwykłych i znakomitych zasług, albo ludzi o wielkim znaczeniu, kiedy nie mogą znieść wzgardy i potępienia, kiedy ukrywają to, co w nich wadliwe, a ukazują tylko to, co w nich piękne, czyli jest to właśnie ów cynizm, czy też po prostu obłuda. I teraz przewinąłem kilka punktów z Miłości i Mądrości Przedwiecznej świętego Ludwika, który w 8 rozdziale zatytułowanym Cudowne skutki mądrości przedwiecznej w duszach tych, którzy ją mają, zapisał takie słowa. To najwyższe piękno, będące w naturalny sposób przyjacielem dobra, amans bonum, szczególnie dobra człowieka, za swą największą rozkosz uważa udzielanie się ludziom. Dlatego Duch Święty mówi, że szuka ono spośród narodów ludzi jego godnych oraz że rozlewa się i wstępuje w dusze święte. Właśnie to udzielanie się mądrości przedwiecznej czyni przyjaciół Boga i proroków. Jesteśmy mądrzy na tyle, na ile jesteśmy przyjaciółmi Boga. A żeby być czyimś przyjacielem, trzeba go po prostu co? Znać. A poznajemy Boga przez co? Przez czytanie Słowa Bożego.
przez słuchanie Kościoła, który nam to Słowo Boże wyjaśnia, no chyba, że jesteśmy już tak w naszej głupocie niedorozwinięci, trzeba powiedzieć, że chcemy być mądrzejsi od wszystkich. Kiedy boska mądrość zamieszkuje w duszy, wnosi do niej ze sobą wszelkiego rodzaju dobra i obdarza ją nieprzebranymi bogactwami. Takie świadectwo prawdzie dał na przykład Salomon, kiedy otrzymał mądrość. Spośród przelicznych działań, jakie mądrość przeprowadza w duszach, czasem w sposób tak tajemny, że nawet sama dusza tego nie spostrzega, oto kilka najczęściej spotykanych. Mądrość ma to do siebie, że nigdy nie jest krzykliwa. Zło jest krzykliwe, mądrość działa w sposób ukryty, tak jak Maria. Przez Marię Bóg działał w sposób ukryty. Chrystus 30 lat był ukryty w domu nazaretańskim i tylko ostatnie 3 lata spędził na publicznej działalności. Mądrość czasami działa, znaczy bardzo często wydaje mi się, działa w naszym życiu, w naszym sercu w sposób ukryty, kiedy żyjemy w stanie łaski uświęcającej, kiedy żyjemy wsłuchując się w głos Kościoła, kiedy medytujemy Słowo Boże, to mądrość działa w nas, chociaż ona nie jest krzykliwa, bo jej krzykliwość nie jest potrzebna, bo przecież Chrystus pokonał zło. Mądrość pokonała głupotę, kiedy Chrystus zmartwychwstał. Mądrość przedwieczna swojego pełnego światła ducha daje duszy, która ją posiada. I tutaj jest taki cytat. Pragnąłem i została mi dana roztropność. Prosiłem i przyszedł na mnie duch mądrości. Czyli właśnie ten subtelny i przenikliwy duch sprawia, że człowiek jak Salomon, uwaga, rozsądza wszystko z wielkim rozeznaniem i z wielką przenikliwością. Dzięki mądrości, która dała mi swego ducha, poznaję głębię mego umysłu. W sądzie i nawet najmocniejsi zdumieją się na mój widok. Zobaczcie, mądrość rozsądza wszystko z wielkim rozeznaniem. Jakże trzeba być niezwykle mądrym człowiekiem, żeby właśnie w ten sposób żyć, rozsądzać wszystko z wielką pieczołowitością, z cierpliwością, ale też w postawie posłuszeństwa Kościołowi. Chciałoby się dodać, że ci, którzy odrzucają papieża i naukę Kościoła katolickiego, to głupcy. No ale do takich wniosków prowadzi m.in. święty Ludwik, który mówi, raz jeszcze przeczytam, mądrość rozsądza wszystko z wielkim rozeznaniem i z wielką przenikliwością. I dalej posłuchajcie. Mądrość przedwieczna, ów przedmiot szczęśliwości i upodobania Ojca Przedwiecznego, radość aniołów, jest także dla człowieka, który ją posiada, źródłem najczystszych słodyczy i pociech. Daje mu ona pociąg do tego wszystkiego, co jest z Boga i sprawia, że traci upodobanie do stworzeń. Rozradowuje ludzki umysł jasnością swego światła, wlewa w serce radość, słodycz i pokój, niewysłowiony nawet pośród goryczy i najcięższych niepowodzeń, jak zaświadcza o tym święty Paweł. A zatem owa mądrość odrywa nas od grzechów, które czasami bardzo łatwo przychodzi nam popełniać. Po prostu zatrzymuje nas w obecności Bożej łaski. Mądrość przez słodycz i pociechę, jaką nam daje prawdziwą radość duchową, którą czasami nie potrafimy wyrazić na zewnątrz, odrywa nas od grzechów, które często nam się po prostu powtarzają. Kiedy mądrość przedwieczna udziela się jakiejś duszy, daje jej wszystkie dary Ducha Świętego i wszystkie cnoty, w stopniu najwyższym, to znaczy cnoty teologalne, żywą wiarę, mocną nadzieję, żarliwą miłość, cnoty kardynalne, stateczne, umiarkowanie, pełną roztropność, doskonałą sprawiedliwość i niezwyciężoną moc, cnoty moralne, doskonałą pobożność, głęboką pokorę, zachwycającą łagodność, uwaga, ślepe posłuszeństwo. Święty Ludwik mówi o tym, że Duch Święty daje nam ślepe posłuszeństwo. Nie tylko o posłuszeństwie mówi jako o darze Ducha Świętego, ale o ślepym posłuszeństwie. Tak, ślepe posłuszeństwo. Spójrzcie sobie do Miłość Mądrości Przedwieczny, rozdział 8. Zachwycającą łagodność, to już czytałem, całkowite oderwanie, stałe umartwienie, wzniosłą modlitwę i tak dalej. O tych właśnie przedziwnych cnotach i niebieskich darach Duch Święty wypowiada się cudownie w paru słowach, gdy mówi. I tutaj mamy po łacinie, już pozwólcie, że nie będę wam cytował, tylko odeślę was do świętego Ludwika, ponieważ święty Ludwik rzecze dalej, tak. Wreszcie, skoro nie ma nic bardziej czynnego niż mądrość, nie pozwala ona marnieć w letniości i lekceważeniu tym, którzy cieszą się jej przyjaźnią. Przemienia ich w
płomienie nakłania ich do wielkich przedsięwzięć dla chwały Bożej i zbawienia dusz, zaś by ich wypróbować i uczynić bardziej jej godnymi, zsyła na nich wielkie walki i dla nich przeznacza przeciwności i przeszkody niemal we wszystkim, co podejmują. Czasami pozwala złemu duchowi, by ich kusił, czasami pozwala światu, by ich spotwarzał i nimi gardził, czasami pozwala nieprzyjaciołom, by ich pokonali, bo ta mądrość działa przez nasze cierpienie, które oddajemy w pełnym zaufaniu Bogu, ponieważ prawdziwa wiara polega na zaufaniu. Polecam wam bardzo serdecznie Miłość Mądrości Przedwiecznej świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort. Będziemy sobie do tych dzieł świętego Ludwika nieraz wracać. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.